Od początku października z nagrobków w całym powiecie leszczyńskim znikały mosiężne wazony. Początkowo policjanci myśleli, że ma to związek z zamówieniami przed 1 listopada, ale przedmioty ginęły także po tym terminie. Ostatecznie mundurowi zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za te tajemnicze zniknięcia. Miało to miejsce 24 listopada na terenie Leszna. Policjanci z rana zatrzymali 36-latka z województwa lubuskiego. W chwili ujęcia w bagażniku swojego samochodu posiadał kilka wazonów skradzionych poprzedniej nocy na cmentarzu w Górce Duchownej. Tego samego dnia śledczy wstępnie ogłosili podejrzanemu 5 zarzutów kradzieży cmentarnych wazonów wartych prawie 5000 zł. Mężczyzna przyznał się do ich dokonania i złożył wyjaśnienia. Prawdopodobnie ma on związek z ponad 100 podobnych kradzieży na terenie nekropolii w Lesznie i powiecie leszczyńskim. Skradzione przedmioty sprzedawał na punktach skupu złomu. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Tymczasem leszczyńscy policjanci cały czas szukają poszkodowanych w wyniku tych kradzieży. Kontakt z policjantem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 47 77 31 611 lub sekretariatem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Leszczyńskiej Komendy 47 77 31 600. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.